Rafał Sonik zapowiadany przeze mnie wcześniej. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Cześć, Oteto. Cześć. Nie zamknąłeś drzwi, tak. A jeszcze coś tu koledzy poprawią. Odruch, wiesz? Słuchaj, rzecz wielka się wydarzy. Co prawda w małej kubaturze. Moje mam na myśli oczywiście bardzo kultowe samochody, które wszyscy pamiętamy. Ja robiłam osobiście prawo jazdy na Fiacie 126P. Ty też? No pewnie. Przecież ty jesteś już z młodego pokolenia. Nie, ale myślałem, jeszcze jeździłam Fiatem. Nie, jeździłam małym Fiatem. Powiedz, gdzie te samochody, gdzie takie auta mogą dojechać? Bo macie bardzo wymyśloną, bardzo fajną akcję i historię, gdzie ten mały Fiat odgrywa naprawdę dużą rolę. Okazuje się, że mogą dojechać wszędzie. Wszędzie. Mhm. I to była baza tej rewolucji. Podstawą rewolucji, którą miał wywołać maluch, było to, żeby pokazać Polakom, że nie tylko każdy może tego malucha mieć, ale może też nim wszędzie dojechać. I wszystko się w nim mieści. I wszystko i wszyscy, cała ja rodzina. Ja pamiętam, jeździłam do NRD z rodzicami, wiesz, dwójka dzieci, zapakowani na 3 tygodnie, naprawdę wszystko tam było, jeszcze kanistry z paliwem, no bo wtedy tankowanie nie było takie oczywiste. Uwaga. I rzeczywiście wszyscy się tam upychaliśmy i tysiące kilometrów. Blisko, bo Niemcy, tak. Ale jeździłem do zachodnich, na Saksy, pracować jako uczeń liceum, małym Fiatem, ale nie mieściło nam się jedzenie, bo mieliśmy na przykład 400 konserw na 2 miesiące. Oczywiście cudem było je przewieźć przez granicę, ale do tego już była niezbędna przyczepka. Mhm. Spaliśmy przy tym maluchu w ten sposób, że robiliśmy namiot. Przyczepialiśmy klipsami do bielizny, do prawej rynienki, taką tkaninę spadochronową. Zapinaliśmy ją na śledzie parę metrów dalej, wsuwaliśmy materacę pod spodem i spaliśmy przy maluchu. Przy maluchu. Cały dom, to było wszystko. Dla Polaków maluch jest symbolem. Wszyscy wiedzą, co to jest. Tak. Wszyscy, z którymi mam kontakt, on nawet pachnie dzisiaj tak jak wtedy. Tak, tak jak wtedy. Mogę się założyć, to jak prawda. Się dasz namówić na to program prawda. W maluchu. To prawda. Dasz się nie, namówić? Z przyjemnością. To podejdziesz do niego i nie tylko włączą ci się wspomnienia, tak. Ale poczujesz ten sam zapach. Ssanie mi się włączy. Ssanie po lewej. Tak. Zapalanie po tak, prawej. Pamiętam, wam tak. A absolutnie. Pamiętasz, jak on się nazywał, jaka była jego ksywka związana właśnie z tym specyficznym zapalaniem? Kaszlak. A kaszlak, masz rację. Bo on tak, tak. Kaszlał. Tak, tak, tak. I dopiero tak, po tak. Chwili łapał lub tak. Nie łapał, zależy czy to była zima czy lato. Tak. Tak, pamiętam. I te tutaj takie lufciki, takie te otwierane okienka. No to już był luksus, takie małe. Tak, nie no, bo bywało w nim gorąco. No dobra, ale teraz, że tak powiem, ten sentyment postanowiłeś przywrócić i jedziecie w bardzo wyjątkowym składzie, bo na liście kierowców pojawiły się też takie historyczne nazwiska polskiej motoryzacji. Dokąd wy jedziecie i w jakiej sprawie? Przede wszystkim pojawiły się nazwiska, którym się nie mówi nie, tak. Jak mawiał klasyk. Sobiesławowi się nie odmawia. Lat 74, 5? Nie, 94. Przepraszam? 94 to już się nie odmawia. Sobiesław Zasada słynny. Longin Bielak. Tak. Jego pilot, z którym w 74 roku pojechali do Monte Carlo, 50 lat temu. Albo nawet 73. W każdym razie pojechali razem do Monte Carlo. Longin Bielak ma lat 96. Ojej. Załoga malucha, tak. Która jest liderem naszej całej grupy, tak. Ma 190 lat łącznie. To jest rekord świata, szok, może rekord szok, Guinnessa. Szok, tak. Jedzie Janusz Szerlak. Kierowca fabryczny. Jak nic, po prostu. No, popatrzcie na mnie. Który Trumpkaż był tak kierowcą zwany. Fabrycznym tak. FSM-u. Tak. Wybitny kierowca rajdowy. Longin Bielak, wybitny kierowca wyścigowy. Sobiesław Zasada, wybitny kierowca rajdowy, który zwyciężał wszystkie najdłuższe rajdy na świecie, łącznie z takimi, które dzisiaj są niewyobrażalne, kilka razy dłuższe od Dakaru. Dzisiaj rajd, który ma 20 parę tysięcy kilometrów, jest, mam wrażenie, w ogóle nie do zorganizowania na świecie. A oni wówczas jeździli takie rajdy ówczesnymi samochodami. W lipcu
przy upałach, które miejscami we Włoszech i we Francji mogą mieć ponad 40 stopni. Będzie. Nie będę mówił o klimatyzacji, bo wszyscy wiedzą, wiemy, że nie ma. Tam nie ma, tak. Więc są te lufciki. No, oczywiście. I to wszystko. Otwierane okna. I otwierane okienka. Przez góry. Przez Großglockner, przez Alpy, przez Stilfserjoch z powrotem, czyli przełęcze, które mają prawie 3000 metrów. Czyli różnica poziomu. No gdzie trzeba wjechać. Nie każdy dobrze i to znosi. 30 parę aut. Więc zadałaś pytanie, kto wpadł na taki pomysł. To był w istocie pomysł Sobiesława Zasady i Marcina Małysza, fana maluchów i przede wszystkim mądrego redaktora motoryzacyjnego, który zna środowisko motoryzacyjne, a pasjonuje się maluchami, powiedział, zróbmy coś wielkiego, ambitnego i dobrego. I to dobre jest najważniejsze. Siedzieliśmy 3,5 godziny parę miesięcy temu i zastanawialiśmy się, czemu dobremu może to służyć. Kajetan Kajetanowicz się włączył do projektu i w efekcie doszliśmy do wniosku, że najszlachetniejszym celem, jakiemu możemy dedykować tę i kolejne wyprawy, bo ci najstarsi mają plany na lata do przodu. Cudownie. W przyszłym roku może do Monte Cassino, bo pod Monte Cassino jest fabryka, w której wyprodukowano pierwsze 100 maluchów w 1972 roku. Może na Akropol, więc planów na kolejne lata mamy dość. Ale żeby to miało sens, to nie chodzi przecież tylko o to, żeby przeżyć wielką przygodę, podjąć wyzwanie, ale na samym końcu myślenia zawsze jest to, czemu to możemy służyć, czy może służyć, czemu dobremu. I wymyśliliśmy, że to będzie służyło dzieciom. Dzieciom, którymi się nikt systemowo nie zajmuje. Ofiarom wypadków drogowych. My będziemy pomagać ofiarom wypadków drogowych, które jako jedyne nie mają żadnego wpływu na to, co się dzieje. Bo przecież dziecko nie wie, czy rodzic jest piratem drogowym, mając 3, czy 2, czy 4 lata. Nie wie, czy rodzic jest podenerwowany, czymś zaniepokojony, jak bezpiecznie prowadzi. Dziecko nie ma na to żadnego wpływu. Jest mnóstwo do zrobienia, nie tylko w pomocy, ale i oczywiście w prewencji. I w edukacji. No wyobraź sobie, że dziś nie ma obowiązku, żeby psy, które mogą ważyć 5, 10, 15, 20 kg, były w samochodach przewożone w specjalnych kojcach czy klatkach. Tak, a one są dużym zagrożeniem w trakcie zderzenia. Więc w czasie zderzenia dochodzi do sytuacji, że taki ciężar uderza w kogoś albo w coś, a dziecko jest najbardziej narażone. Dzieci są ofiarami wypadków, na które kompletnie nie mają wpływu, a ciągną się te rzeczy za nimi później całe życie. Mają urazy i fizyczne, którym trzeba pomóc i wyrasta to poza standard, i psychiczne, które zostają na całe życie i którym jeśli nie pomożesz intensywnie, mądrze, kompetentnie, to te dzieci zostają w jakimś sensie ułomne na całe życie. Obciążamy je i przypadkowo, ale też czasem naszą nieświadomością. Więc zajmiemy się tymi dziećmi wspólnie z Fundacją Polskiego Związku Motorowego i Intercarsu. Dwie fundacje są w to włączone, plus moja fundacja. Wszystkie pieniądze, które zbieramy w ramach zrzutki, w ramach licytacji, w ramach loterii, prywatnych datków, w 100% są na ten cel przeznaczone, ponieważ wyprawa ma swoje własne autonomiczne finansowanie, czyli nie jest finansowana ze środków, które są przeznaczone na dzieci. Tylko postawiliśmy sobie taki symboliczny cel. Jedziemy po milion, ale oczywiście mamy o wiele większe ambicje. No dobrze, ale powiedz mi, ta wielka wyprawa maluchów, kiedy ona się zaczyna, bo wiemy już, że jest to... 3 lipca wieczorem zbieramy się w Bielsku Białej. Tak. Mamy briefing, tak. Konferencję, tak. I 4 lipca rano duże show, bo jest przecież 50. rocznica rozpoczęcia produkcji malucha. I wyruszamy w trasę. Pierwszy odcinek do Wiener Neustadt, drugi na Großglockner i dalej w kierunku Monte Carlo. Ile dni potrwa taka wyprawa? 5 dni w jedną stronę, 10 dni w sumie. 10 dni w sumie. Powiem szczerze, no nie będzie mnie na miejscu, ale chciałabym to zobaczyć. Czy będzie takie miejsce, gdzie online będziemy mogli patrzeć na wasze poczynania? Tak, mamy dobrą ekipę. Mamy dobrą ekipę. Będziemy mieli kamery onboardowe, częściowo z przekazem live. Przypuszczam, że będzie sporo awarii, no bo jednak to jest samochody historyczne. Ale to macie taki team mechaniczny. Mamy doskonały serwis, który udostępnia nam Intercars. Tak. Korzystamy i pracujemy z partnerami, którzy mają komplementarne kompetencje, wiesz, czyli potrafią nam zapewnić różne rzeczy. Na przykład Marathon i Inter Europol dały nam food trucki.
Żebyśmy mieli własne jedzenie po drodze. A czyli wyjedziecie i jeszcze macie... Całą karawaną. Wszystko macie tak. swoje. Proszę. No jak kiedyś, wiesz, makrela w tą... Termosik, w gazecie, jajeczko na twardo. Termosik, jajeczko, pomidorek oskurkowany. Ale cudnie. To rozumiem, że menu też jest ustalone, tak? Patrząc bo będzie dostosowane do sytuacji, dlatego że wielki food truck wydaje pyszne hamburgery na przykład i potrafią to tam zrobić, ale wielki nie wiedzie te najwyższe góry, więc najwyższe góry wiedzie mniejszy, no i tam pewnie będą hot dogi albo ważanki, ale będziemy zaopatrzeni. Czy spodziewacie się, że ten cały wyścig, który no będzie... To nie jest wyścig. Nie wyścig. Jedziemy zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Promujemy... No dobrze, ta cała wyprawa. Bezpieczną jazdę. Tak, bo to wyprawa się, złego słowa użyłam. Ale ta cała wyprawa, ona będzie widoczna gołym okiem dla wszystkich tych, którzy właśnie będą stali na chodniku. No tak, 30 parę samochodów. No, będzie widać, że... 30 parę samochodów i kilka samochodów obsługi. No to będzie... Czy spodziewacie się, że do tej karawany dołączą kolejne wagoniki? Byłoby to trudne, dlatego że po pierwsze, to jest jednak okres wakacji. Ilość miejsc hotelowych jest bardzo ograniczona, dostępna. Cała wyprawa to jest 120 osób. I musimy wszystkich nakarmić, położyć musimy wszystkich spać. Położyć spać, zregenerować, obsłużyć serwisowo. Wszystkie maluchy będą przechodziły serwis w nocy. Czyli stanowiska serwisowe Intercarsu będą w nocy serwisowały każde z aut, żeby na następny dzień było gotowe do jazdy. To jest dla tych maluchów Dakar. To jest dla nich Dakar. One mają po 30, 40 i prawie 50 lat. Tak. Tam jedzie wiele aut zabytkowych, historycznych, takich 100% oryginałów. Wiesz, no, maluch jest po pierwsze rozpoznawalny, po drugie wszystkim się dobrze kojarzy, masz najlepszy przykład po sobie, patrząc w lusterko widzisz jaką masz reakcję. Takie. Po trzecie teraz będzie służył czemuś dobremu i przełamywał bariery. Popatrz, ludzie, którzy kiedyś zaczynali od malucha, dzisiaj mają prywatne odrzutowce, mają jachty po 100 milionów dolarów, dzisiaj są za bardzo zamożnymi ludźmi, doszli w ciągu jednego pokolenia doszli do gigantycznych majątków, odnieśli gigantyczny sukces, a zaczynali od malucha. No to jak mogą nie mieć do niego sentymentu? To aż, zresztą świetny przykład. Tak fizycznie, myślisz, że tam będą takie momenty, że tak powiem, rozbujacie te maluchy i jakaś fajna prędkość na zagarze się pokaże? Tak, ale to nie jest intencja. My mamy prędkość... popatrz, jeżeli jedziesz, to nie możemy być dżdżownicą, prawda? Czyli nie może być tak, że my jedziemy szybciej, wolniej. My musimy utrzymać w miarę równe tempo. Zresztą Sobiesław Zasada narzucił to tempo i powiedział, panowie, na płaskiej drodze 85-90 pod górę ile kto może, no bo tam różnice minimalne są duże, tam dwa konie mniej czy więcej, to już stanowi jak możesz jechać. Z góry może się troszkę rozpędzimy jak w piosence Andrzeja Rosiewicza, ale na pewno nie będziemy przekraczać prędkości dozwolonych, bo naszą zasadą jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, promowanie bezpiecznej jazdy. Wiesz, kto wymyślił hasło szerokiej drogi? Nie. Sobiesław Zasada. Szerokiej drogi. Szerokiej drogi. Ono działa do dzisiaj, do prawda? Dzisiaj, ale tak. Też jest takiego pewnego rodzaju zobowiązaniem. Jeżeli mówię do ciebie szerokiej drogi, to gdzieś pod spodem mówię jedź ostrożnie. Tak. Tak. Nie szalej. Szerokiej drogi. Szerokiej drogi to nie zdobywajcie, znaczy... to Monte Carlo. Wiesz, teraz młodzież mówi ogień, wiór, ogień na tłok i tym podobne rzeczy. To jest dobre na torze. My będziemy pokazywać wszystkie dobre praktyki. Ja na przykład zabieram całego malucha z tyłu, wypakowuję kaskami na rower, na hulajnogę, na deskorolkę. Popatrz, dzieci dzisiaj są pod tym względem zaniedbane. Zobacz, jedzie dziewczynka, no tak, ma kapelusik, to powinna ale być ktoś za chwilę pojedzie tą czy tą hulajnogą 50-60 na godzinę. Nawet mu do głowy nie przyjdzie, że bez kasku tego nie wolno robić, bo zagraża sobie i innym. Więc będziemy mieli mnóstwo dobrego przekazu z wspaniałymi polskimi markami, które się zaangażowały naprawdę, aż jestem zdumiony jak chętnie. Dlatego też możemy sfinansować wyprawę z pieniędzy sponsorów. I dzięki temu wszystkie zbiórki są
Tylko będzie podatek od nich i żadnymi kosztami nie będą. Zazdroszczę, bo to będzie super przygoda. Naprawdę wydaje mi się, że to te 10 dni to będą niezapomniane przygody. Na pewno będzie dużo atrakcji przesympatycznych, ale tak jak powiedziałeś, nie wierzę, że nic się nie zepsuje, a to może... Chociaż maluch był taki, że samemu się go naprawiało. Oczywiście gaźniczek do dzisiaj tak, nie można zabrać. Na pończochę. To co? Przyjmujesz zaproszenie do malucha? Oczywiście zawsze, do malucha. Cześć. Tak, jesteśmy umówieni na rozmowę w maluchu. Jesteśmy umówieni. Cześć. Kolega się zmieści, no zmieści się. Oczywiście. Ja mam malucha. Ja mam malucha, wiesz jakiego? Z szyberdaszkiem. Nie było, było bambino. Bambino był, ręczne. Tak. A ja mam, zrobiłem sobie z szyberdaszek elektryczny. Tak spoko, zmieścimy się wszyscy.